Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszym tematem jest ta konsola. Ostatnio pokazywałam ją Wam na Facebooku. Została w całości pomalowana farbą kredową. Tutaj na blacie zrobiłam taki motyw szachownicy. A szuflady wyłożyłam tapetą i pomalowałam klejem, lakierem do kupażu. Bardzo mi się to podoba. Jest to niezniszczalne, można kłaść, szurać, także nie trzeba wymieniać tej tapety tak jak w przypadku, gdybyśmy po prostu wkleili normalną i niczym nie zabezpieczyli. Ale o co chodzi w dzisiejszym odcinku? Chodzi o to, że nie będę mebla w całości pokrywać bezbarwnym woskiem, tak jak to zwykle robię. Jedynie szuflady i nogi pokryłam bezbarwnym woskiem, ale blat zamierzam zabezpieczyć bezbarwnym lakierem. Jest to lakier na bazie wody. I dlaczego to lakieruję? Dlatego, bo lakier będzie trwalszy niż wosk. Jak wiadomo, wosk utrwala się do kilku miesięcy. A po pomalowaniu lakierem taką powłokę szklistą będziemy mieli praktycznie za godzinę, za dwie, kiedy ten lakier wyschnie. Położę tylko dwie warstwy tego lakieru i pokażę Wam kilka zdjęć, jak to było przed, w trakcie. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału na Facebook oraz na mój blog. A, no i jeszcze na Instagrama. To do zobaczenia.